Muzyka. Wiadomości na sekretarce. Halo, jesteś tam? Jesteś tam, przecież wiem. Odbieraj. Cholera, potrzebuję kasy. Następna wiadomość. Ubezpieczenie Aion przypomina. Obowiązkowy czip ochronny. Zaległa opłata 100 kredytów. W przypadku niezrealizowania. Witam, panie Andersen. Dzwonię do pana, wie pan skąd. Rozmawialiśmy wczoraj na przyjęciu. Ja nie podam swojego nazwiska teraz z wiadomych względów, ale chcę potwierdzić swoje zainteresowanie tematem i chcę, żeby miała około 30 lat. No, i najlepiej, żeby była to znana wcześniej postać, jakaś gwiazda estrady, no jakaś piosenkarka czy co, i zależy mi, żeby była z drugiego mrożenia, bo te z pierwszego podobno mają defekt hormonalny, który je zabija, także interesuje mnie drugi, płacę podwójnie. Czekam na telefon. No, to doktorku, mamy robotę. Pan pomyśli, popełnia pan koszmarną zbrodnię. Biały dzień w oczach tłumu, mas media na miejscu. Wiecie, co z nami zrobicie, myślę, że bez sensu zajęcia. Wierzę, że pan nas wstecz, ten fajno sprawdzimy pan coś spotanicznego z fata. Zbiorę flaki, bebechy na wierzchu. Rozumie pan, pan ci wierzy. 50, 100, prawdziwa produkcja idzie tutaj. Dzisiejsza prasa podała, że zbliża się wielki krach. Na pierwszej stronie zdjęcia miejsca, gdzie skończy się świat. Poranna kawa przestała smakować mi tak jak dawniej. I wszędzie, gdzie nie spojrzę, kryzys mnie dopadnie. Mijają dni, a mój duch państwa wcale nie maleje. Na progu znowu reklamy, świat się śmieje. Uśmiecham się i dopijam resztę. Czas się zebrać wreszcie. Mam w kieszeniach zero, a więc jest jeszcze jakieś wolne miejsce. Jest jakieś wolne miejsce? Znajdzie się jakieś wolne miejsce. Powtarzasz to kolejny raz. Moje życie to bieg na czas. Nie ma co, wystarczy schylić się i podnieść, albo wyciągnąć do góry dłoń. Tak rozpocząłem opowieść rok. Światem rządzą korporacje, wojna o wpływy na każdym szczeblu, batalia o dominację. Od czasu wielkiego incydentu wszystko się pozmieniało. Pożyczyłem trochę sprzętu, żeby postawić własny portal. Sam wiesz jak jest. Nie ma wzlotów, bez upadków. Przewidywane zyski i spadły z deszczem wydatku. Powtarzasz to kolejny raz. Moje życie to bieg na czas. W maratonie, na którym krak, mała krak, jest liczony w koszta. Krak, mała krak, jest liczony w koszta. Krak, mała krak, jest liczony w koszta. Interes w sumie taki, jakich jest wiele. Ściągamy ikony z powrotem na tą planetę. Czas płynie wbrew wskazówkom zegara, mniej więcej jak u Dicka. Zjawisko niewytłumaczalne. Gwiazdy wracają do życia. Kiedyś to było tylko fantazją, dzisiaj to ciężki orzech. Zgłoszeń napływa paradoksalnie, już lepiej być nie może. A kredyty ciągną się w nieskończenie długie jak CV. 4 miliony długu na koncie rośnie wokół szał. Krak, mała krak, jest liczony w koszta. Krak,
Kop, ziom. Kop. Nie taka była umowa. Nie taka była umowa. Jasne, jasne. Kop. Dlaczego ja mam kopać? Dlatego, że ja przed chwilą kopałem i zaraz będę kopał. Lekarzem z nazwiskiem, z klasą. Jestem lekarzem, któremu się dużo płaci, żeby się dostać do mnie się dużo płaci. A co dopiero później, ile się płaci? Jeszcze pożałuję, że w ogóle po ciebie zadzwoniłem. Czy ty sobie tego nie potrafisz wyimaginować? Jesteś spłukany, ja mam długów po uszy. Ziemia bywa twarda, nawet dla dwóch geniuszy. Według obliczeń zasypali ją pod nami. Obudzi się, słyszę głos. Proszę pani. Wywołana, ktoś za to zapłaci. Nie wnikaj kto, oni są bogaci. Bogaci to ci, których stać jest na scenariusz. I nie czują presji jak pan funkcjonariusz. Tu leży ciało, za mało mam szmat, a za dużo narzędzi. Śmierć pod wiatr, nie patrz się na mnie. Rób co należy, zakopuj grób i przestań się głupio szczerzyć. Czekaj, pomóż mi ją wyciągnąć z tego przegnitego dołu. Zula PX, gwiazda Kapitolu. Patrz, jej zwłoki nabierają koloru. Smartfon naturą w tle. Futurystyczny MC i ruch zombie. Tłum zawodzi. Smartfon naturą w tle. Futurystyczny MC i ruch zombie. Tłum zawodzi. Blasku księżyca mknie karawan. Ona leży, ty prowadzisz, ja rozmawiam. 24 godziny do wymiany. Szmal będzie nasz i koniec z długami. Zapalasz szluga, dym szczypie mnie w oczy. Mruga, ona nie, to cień rzuca proporczyk. Mam plan sprytny, nie powtarza jego dalej. Ona ma struny głosowe na światową skalę. Podłączam jej elektrody do skroni. Mózg obumarły, mamy elektrolit. Ta maszyna to drogie urządzenie. 500 000 V. To boli. Ona podnosi powoli powieki. Maś z ust jej wypływa. Witamy panią ponownie na ziemi. Proszę leżeć spokojnie i odpoczywać. Smartfon naturą w tle. Futurystyczny MC i ruch zombie. Tłum zawodzi. Smartfon naturą w tle. Futurystyczny MC i ruch zombie. Tłum zawodzi. Kolejny na ziemi po długiej podróży w innej czasoprzestrzeni. Język się zgadza, ale model się zmienił i data. To intro Odysei. Oto twój pokój, za oknem widzi Wrocław. Jest telewizja, zaczynasz od podstaw. W lodówce jest przygotowana twoja porcja. Butelka i ciastko, pamiętaj o proporcjach. W twoich oczach wszystko zdaje się olbrzymie. To wrażenie, które minie, przeminie. Może być tak, że urośniesz kolosalnie. Nie rozumiesz słów i patrzysz się na mnie. Witamy ciebie na ziemi. Ponownie na ziemi. Przez 3 minuty cały świat się zmieni. Witamy ciebie na ziemi. Ponownie na ziemi. Przez 3 minuty cały świat się zmieni.
Czekaliśmy na ciebie od miesięcy. Płacz, śmiech, kiedy jesz pierwsze kęsy. Tamten dzień to wspomnienie jakby sen. Ten cud mówi tobie, zmień siebie, zmień. Poczucie domu i gwarancję bezpieczeństwa. Z każdej strony opieka ciebie od ciepła. Nie bój się, powoli nas poznajesz. Powoli podnosisz się na nogi, wstajesz. Powrót z gwiazd, gęsty eter. Znajome miejsca, odległe jak te nieznajome. To minie w okamgnieniu. Zaczniesz dopasowywać się do systemu. Witamy ciebie na ziemi. Ponownie ziemi. Przez 3 minuty cały świat się zmieni. Witamy ciebie, ponownie na ziemi. Ponownie na ziemi. Przez 3 minuty cały świat się zmieni. Porcję sogunu, proszę. I ciągle myślę o niej. Co? I zastanawiam się, dlaczego akurat ona. Czym ty mówisz? Co ona takiego ma w sobie? Mówiłem ci, niech twój mózg nawet nie wchodzi na zbędne obroty. Jesteś lekarzem. Jedź do siebie. Masz najlepsze wideo na rynku. Strzel sobie końską dawkę. Widzisz, musimy ją dostarczyć. Ona jest warta fortunę. Fortunę. Rozmnożymy ją po mojemu. No, ależ to wykluczone jest. Przecież znasz swój zakres obowiązków. No dobra, zadzwonię, zachowujesz się jak dziecko. Ona ma coś w sobie, takiego. Słuchaj, każda ma coś. Z tą są wyjątkowe problemy, rozumiesz? A? To delikatna sprawa. Udowodnię ci, że ona ma coś nie w sobie. Nie, wykluczone, jak zostaniesz, to na pewno coś spieprzymy. Weź glider i jedź. Przygotuję ją sam. Każdy musi czasem trochę popracować. Tak. Żeby zdobyć formę, która cię usatysfakcjonuje, żujesz gumę, kiedy ja pracuję. Ten rekord udowadnia progres, nawet chłodne serce to poczuje. Robię dla ciebie to tylko poniekąd. To nie jest seria prowadząca donikąd. Nie przeginaj, pij z niebowzięci na ziemi. Sprawy zależą od twoich chęci. Bez względu na nazwiska, jak stare gry ze szkolnego boiska. Stoję ze stoperem i zapisuję postęp. Mijają minuty, to niewystarczające. Witalizuję ciebie, szokujące. Anarchepika, udika, obidia. W niekończące się śmierci narodziny, pomiędzy którymi koncern i religia. Wypracuj to każdego dnia, rutynowo jak ćwiczenia. Wypracuj to dla siebie, dla świata, który zmieniasz. Wypracuj to każdego dnia. Tą drogę musisz przebyć. Wypracuj to dla siebie, dla jutro może nas nie być. Jutro może nas nie być. Nasz team wprowadza ciebie w boski stan. Team wprowadza ciebie w boski stan. Przestań tripować jak Piotruś pan. Kim jest ten, kto zrozumiał plan? Nim stanie dzień, nastawisz swój odbiornik. Gniesz, śnisz o. Gdy twoje ruchy są ciężkie jak kamień. Zmiana ustawień jest receptą na zombie. Futurystyczne pływanie wokół bitu.
uchwyć czas i powoli orbituj. Kiedy zabraknie tobie własnych pomysłów, po jedną z gwiazd sięgniesz szczytu. Każdy musi czasem trochę każdego dnia, rutynowo jak ćwiczenia. Wypracuj to dla siebie, dla świata, który zmieniasz. Wypracuj to każdego dnia, tą drogę musisz przebyć. Wypracuj to dla siebie, dla siebie. Każdy musi czasem trochę popracować, czasem popracować, trochę popracować. Wypracuj to. Powtórz to jeszcze raz dla mnie. Każdy musi czasem trochę popracować. Każdy musi czasem trochę popracować. Każdy musi czasem trochę popracować. Trochę popracować, trochę popracować, trochę popracować, trochę popracować. Ten środek pozwala uzyskać wyższe wyniki. Zaeksperymentujmy. Czekamy w napięciu na nieoczekiwany przełom. No przecież nie bez powodu to wszystko się rozpoczęło. Warto się uspokoić, nieważne kto za tym stoi. W końcu odezwie się i nas wyzwoli. Dni to doświadczenia, mózgi napełniamy sokiem. Tlen wypełnia płuca, jej machają z okien. Podtrzymywana tu za pomocą mikrofal. Do diabła, co to jest za wokal? Ona mówi, ale co? Ona mówi to, czego chce. Słyszę głos. Ona mówi, ale co? Ona mówi to, czego chce. Słyszę głos. Jaki? Stoi vis-a-vis, ożywiona przez sampling. Magię technologii międzygwiezdne jak Hawking. O jeden krok dalej od spacerów z diamentami. Po niebie Lucy została gdzieś za nami. Ma znany pseudonim i wygląda pozaziemsko. Tylko ten głos, z nim jest raczej ciężko. Ty z nią porozmawiaj, wymień dwa, trzy zdania, uważaj. Ona ma wyładowania. Ona mówi, ale co? Ona mówi to, czego chce. Słyszę głos. Ona mówi, co? Ona mówi to, czego chce. Słyszę głos. Na zakupy, potem przejdź się do solarium. Dla odprężenia popatrz się w akwarium. Kup sobie coś w Zarze albo w H&M-ie. Mam gdzieś złotą kartę, a ty puste kieszenie. Więc podrywam się na nogi. Ona otwiera usta, szybko zamykam jej dłonią usta. Pytam, gdzie jest muszla? Sąsiedzi walą w ścianę. W mieszkaniu czuć zgnilizną. Tańczymy do upadłego, nasz koniec jest blisko. Spojrzałem na podłogę, coś się potoczyło, straciła głowę. Usłyszałem huk, spojrzałem na podłogę, coś się potoczyło, straciła głowę. Usłyszałem huk, spojrzałem na podłogę, coś się potoczyło, straciła głowę. Ona mówi, ale co?
wygrzewać mózg. Wiesz, mam taki pomysł, mam niewiele do stracenia. Poza tym, że nagrabiłem sobie sporo, gdzie indziej byłbym milionerem. Tu przemykam się jak brunet wieczorową porą. A więc wymyśliłem sobie sprytnie, że całe, nazwijmy to, nadbagaż wrzucę do wora i zatopię w Odrze, zamiast bez sensu się starać. Wpakowaliśmy ją do auta, ją znaczy tą, no tę walizkę. Jakieś dźwięki, słuchamy radia, ruszamy lekko, nigdy z piskiem. Nie widziałem, co się dzieje, tylko uważaj młody, żeby nas nie rozbić. W mojej głowie grało jedno: trzeba się rozbyć. Nie mam pożytku z niej, ani nawet złamanego grosza. Kiedy nie mam pożytku z niej, to trzeba się pozbyć. Nie mam pożytku z niej, ani nawet złamanego grosza. Kiedy nie mam pożytku z niej, to trzeba się pozbyć. Trzeba się pozbyć. Jak to bywa, łatwiej jest ułożyć historię niż zrealizować plan. Kiedy zatrzymaliśmy auto przy Odrze, zauważyłem, że ktoś już tam stał na brzegu rzeki. Jacyś faceci kijem próbowali coś odbić. Podjechaliśmy, zapytałem, jak leci. Trzeba się pozbyć. Nie ma pożytku z niej, ani nawet złamanego grosza. Kiedy nie ma pożytku z niej, to trzeba się pozbyć. Nie ma pożytku z niej, ani nawet złamanego grosza. Kiedy nie ma pożytku z niej, to trzeba się pozbyć. Nie ma pożytku z niej, pozbyć. Kiedy nie ma pożytku z niej, to nie ma pożytku z niej. Kiedy nie ma pożytku z niej, to Teraz. Nie wiem. Wszystko się popieprzyło. To się nam nie udało w tym momencie, ale to się zdarzało. Trzymaj ją, bo siadaj tu. Zrobi nam krzywdę albo... Mam pewną koncepcję. Pracowałem nad nią wczoraj w nocy. Wezmę ją do labu. A nie wiem, czy to dobry pomysł. Popracuję nad nią przez... O, mam połączenie na audiokomie. Anderson, halo? Słucham. No wreszcie się do pana dodzwoniłem. Co pan sobie wyobraża? Nie odpowiada pan na telefony, ja czekam już. Przepraszam, ale mamy niewielkie problemy. Ale co to pan... znaczy? Jaki problem? To ogólnie mówiąc, polecał mi pana architekt, miało być bez problemów. To o co chodzi? Widzi pan wskutek mrożenia, co? Ona... O czym pan mówi? Co to ma znaczyć? Miał być drugi sort i oficjalne źródło. Pan nie chce wykiwać, żarty pan sobie proszę stroi. Pana, potrzebujemy jeszcze kilku godzin. Nie. Coś mi tu śmierdzi, wie pan? Ja nie chcę już od pana niczego. Proszę o mnie zapomnieć, o całej tej rozmowie. Do niewidzenia. Możemy się... Rozłączył oj, się. W końcu głos nie jest najważniejszy. Muszę zapalić.
Kiedy popracujemy trochę nad jej strunami głosowymi, wiesz, kilka elektrycznych stymulacji. Jeżeli widzisz w tym jakiś sens... Biorę ją do laboratorium. Jesteśmy po uszy w gównie. To wszystko, co ci się wydaje, że widzisz, jest tylko efektem ciężkiej pracy i zmęczenia. Dobra, weź ją. Tylko nie przegrzewaj za bardzo przetworników, bo wiesz, może być jakieś dobrze, zwarcie. Dobrze, to kiedy się wyśpisz, po prostu zadzwoń do mnie. Podłącz mnie. Długi moment, krótka chwila. Najwyraźniej nie pora na chilla. To okoliczności dyktują klimat. Nowe ciało dla nich to temat. Piję w pubie, rozkminiam schemat. Inne ciało dla nich to prymat. Akcja zmienia się w komedię, dramat. W holu mija mnie ekstra dziewczyna. Czaje, byłaby świetna. Jarzeniówka blado ją oświetla. Zaczepiam ją, bo skąd się znam. Prąd przepływa, plan do planu. Lubię ciebie taką jaka jesteś. Taką jaka jesteś. Ciebie taką jaka jesteś. Ona to łyka, jestem niepoważny. Wciąga mnie za bluzę do taksy. Szofer zagląda w lusterko wsteczne. Patrz przed siebie i prowadź bezpiecznie. Siada na mnie w shortach. Zaczynam czuć się jak na supportach. Zamyka oczy. Dobiega głos w radiowych spotach. Klik klikiem zatrzymuje zegar. To jak ja sytuację postrzegam. Cały świat zamrożony jak pauza. To może być szansa, a jednak zwlekam. Chyba popadam w letarg. Dalej szybko przesuwamy dłonie. Pełnia ze mną jest kobieta. Dokąd jedziemy? Jedziemy do mnie. Lubię ciebie taką jaka jesteś. Taką jaka jesteś. Tak jak chciałbyś czuć się na najwyższym piętrze apartament snów. Siedzę na balkonie, puszczam koła. Na stole leży usypany stożek. Wiatr szarpie firaną, gra swoje andante. Zegar wybija kosmiczną mantrę. Słyszę jak zamyka drzwi do łazienki. Nie jestem sam, oddałem część piosenki. Wtopiony fotel bawi się odlotem. Nie dbam o przeszłość, to co będzie potem. Ona wie o tym, ja wiem o tym. Myśl przelatuje lekko jak motyl i snuje. Ona wpatruje się w gwiazdy daleko. Na dole migają pojazdy. Upływa maj 9 roku. Rozpływa się pokój. Ostatnią noc maja. Ostatnią noc maja.
jakie to uczucie, nie pyta. Jakby łączyło nas coś, o czym nie trzeba mówić. W dobrym nastroju, na tych samych falach. Dzisiaj księżyc nam na to pozwala. Tej nocy świat wydaje się poukładany. Każda mała rzecz jest na odpowiednim miejscu. Nie dotykają mnie zmiany. A może to właśnie jest zmiana w podejściu. Lubię ją za to. Wie o mnie więcej niż chcę wyjawić komukolwiek. Sekundy zwalniają. To niezwykłe. Na pewno inne niż do tego przywykłem. Nieważne jak to mogło dojść do skutku. Doraźnie płynie aż przeminie bez smutku. Wystarczy, ona zrzuca ręcznik, który ma na ramionach. W ostatnią noc maja. Anderson, słucham. To ja. Czy wiesz, która jest godzina? Ratuj mnie. Ratuj mnie. Co się dzieje? Ona chce mnie pożreć. Chce zjeść mój mózg. Ma teraz więcej sił. Naładowałem ją. Zaraz. Przyjdzie po ciebie. Myślałem, że nie żyję, a jednak to nie był koniec. Czułem ból w głowie, pot zalał moje skronie. W jakimś ciasnym pomieszczeniu, gdzie nic nie było widać. Odzyskuję przytomność, próbuję coś przypominać sobie. Brakuje tu powietrza i ogólnie czuję strasznie się. Chaos mnie rozjeżdża jak bagażnik samochodu. Dociera to do mnie z wspomnień, jak gdyby ktoś mi głowę powycierał. Nie, to nic nie mówi mi. To są ostatnie moje chwile, a nie dni. Życie przelatuje przed oczami dzieci. Hałas mi rozwala głowę, gdzie to auto jedzie.
wszystkie kanty czeka mnie wysoka cena. Kruki rozdziobią Tomasza Andersena. Sprawy, które mam do załatwienia, nie liczą się, teraz ich nie ma. Za wszystkie kanty czeka mnie wysoka cena. Kruki rozdziobią Tomasza Andersena. Dlaczego uderzyłaś mnie w głowę? Cały czas pana podejrzewałam. Może mi wyjaśnisz, o co chodzi? Przyzna pan, że to było szaleństwo. Mógł się pan okazać na przykład bandytą. To może chociaż mi powiesz, co to za miejsce? Wykluczone. Chyba, że dowiem się wszystkiego od pana. Do licha. Ja również uwielbiam ryzyko. Dzień dobry, szefie. Szefie. Witam, panie Andersen. To dla mnie zaszczyt. Jesteście z armii? Widzi pan, jakieś wojsko? Właśnie zlokalizowaliśmy pewien zaszyfrowany przekaz. Udało nam się odkodować tą informację. Wspólnego? Proszę tego posłuchać. Tu przekaz się urywa. Ale słyszał pan. Skąd to wzięliście? Zdaje pan sobie sprawę z wagi tej informacji. Proszę za mną. Cały czas nie mówicie mi, po co ja tutaj jestem. O epidemii wiemy wszystko. No, prawie wszystko. Nie znamy daty jej wybuchu. Chcę panu coś pokazać. Tak. Oto on. Wow. Model Omega. Jest trochę poobijany. To wynik przebiegu. Ale co to jest? To jest, panie Andersen... Halo? Słyszysz mnie tam? Po drugiej stronie? Wysyłają mnie wbrew wskazówkom zegara. Nie wiem, czy to jest nagroda, czy kara. Gdzie wyląduję? Każdy ma teorię. Twoje działanie zmienić może historię. Zebranie przez bogów, dziś przez ekrany. Tysiące klików, miliony danych. Niedawno żyłem jak skazany w tym filmie. Obrazy układają się w nowym rytmie. Relatywnie, siedzę tu w kokpicie. Teraz słyszycie mnie na odległość. Pomiędzy galaktykami i ziemią wymiary zbiegają się w jedność. Komandor daje mi znaki, parę minut i trak. Zostawi ślad wewnątrz, odpowie, czy dotarłem punktualnie na czas. Wysłany w wieczność. Wiem, że mnie słyszysz. Tu, po drugiej stronie. W transhibernacyjnym stanie. Toczy się.
gotowy do skoku. W tok wydarzeń, w natłoku wrażeń, spokojny oddech, odbite w moim oku miraże ludzi kręcących się koło mnie. Technologie, teorie rozwoju, rozbijające naukowe poziomy zwoju. W kabli miejsce to samo, a jakby coś się zmieniało. Mity, fakty. Komandor daje mi znaki, sekundy i trakt zostanie zakończony. On odpowie, czy dotarłem punktualnie na czas, w czas wystrzelony. Zabierze go pan na miejsce w stanie hibernacji, tak będzie najlepiej. Wiem, że mnie słyszysz.